A my dzisiaj, słuchajcie, zamiast malować paznokcie, zamiast malować wzory, opowiemy sobie trochę o produktach budujących marki Kabos, czyli bazach, które występują w czterech kolorach. To są bazy G-Like i ja pokażę Wam dzisiaj dokładnie na paznokciach, jak one się zachowują, jak wyglądają, jak fajnie wyglądają same, bo musicie wiedzieć, że bazy budujące to nie są tylko bazy pod manikir hybrydowy, ale mogą stanowić też samoistną stylizację. Na początku oczywiście zabieramy się za przygotowanie naszej płytki paznokcia, matujemy ją, odpylamy, nakładamy Magic Nail Prep. To jest taki zamiennik cleanera, który służy do dokładnego usunięcia wilgoci z płytki paznokcia i wszelkich zanieczyszczeń. On także zwiększa tą przyczepność i trwałość stylizacji. Następnie używam Magic Nail Bondera, to jest coś na kształt takiej dwustronnej taśmy klejącej, która super sprawia, że nasza stylizacja później trzyma się płytki paznokcia, nie pojawiają się zapowietrzenia, wszystko ładnie jest na swoim miejscu. No i teraz zobaczcie, na początku baza w kolorze Clear, czyli dokładnie baza przezroczysta, bez żadnego koloru, która świetnie sprawdzi się do stylizacji typu Negative Space albo w ogóle dla osób, które nie lubią kolorów, chcą, żeby te ich paznokcie po prostu były wzmocnione, żeby ta płytka była trochę twardsza i błyszczała tak naturalnie, żeby dokładnie prześwitywało to, co jest pod spodem. Wszystkie bazy z tej serii G-Like super się samopoziomują, one są bardzo łatwe w użyciu, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z hybrydami, są takie wdzięczne w pracy. Następną w kolejności mamy bazę Binatur. To jest taki bardzo delikatny odcień budyniowej brzoskwini, myślę, że tak to można nazwać. Ten kolor idzie zdecydowanie w kierunku beżu, takiej ciepłej barwy. Ja sobie tutaj nakładam delikatną pierwszą warstwę, dokładam za pomocą pędzelka kropelkę, większą kropelkę tej bazy i rozprowadzam bardzo fajnie na paznokciu, żeby stworzyć ładną taflę. Kolejna baza to baza Cover Pink, czyli już taki dosyć kryjący ni to róż, ni to beż. Powiedziałabym, że to jest właśnie taki odcień, jak Wasza naturalna płytka. Co więcej, ta baza stanowi zarówno świetne tło dla Waszych późniejszych stylizacji, ale także stosowana samoistnie nadaje płytce takiego zdrowego wyglądu i bardzo delikatnego koloru. Podobnie jak w przypadku poprzednich paznokci, nakładam trochę większą warstwę. Jeśli mam problem z tym, żeby baza trzymała się w jednym miejscu, to szybko odwracam paznokieć do góry nogami, żeby spłynęła mi w konkretne miejsce i stworzyła krzywą. No i na sam koniec została nam baza Milky Rose. To jest taki półtransparentny, delikatny róż, w zasadzie taka mgiełka różowa, która delikatnie nadaje tego koloru płytce, ale też nie bez przesady. To jest gdzieś pomiędzy właśnie bazą Clear, a pomiędzy tymi troszkę ciemniejszymi bazami jak Binatural i Cover Pink. Pokrywam płytkę paznokcia, utwardzam. Pamiętajcie, żeby bazy utwardzać w lampach LED minimum 90 sekund, w lampach UV to jest minimum 180 sekund. Tak prezentują się moje cztery paznokcie, każdy jest pokryty inną bazą. Na tym mam bazę Clear. Tutaj mamy Binatural, tutaj mamy Cover Pink, jak widzicie ona jest najbardziej kryjąca. I na koniec Milky Rose. Bazy są super, jeśli chodzi o rozprowadzanie. Ich konsystencja nie pozostawia nic do życzenia, super się nimi pracuje. Szybko, nie spływają na skórki, bardzo fajnie budują nasze paznokcie, wzmacniają je i nadają zdrowego wyglądu. Dajcie znać, jak podobają Wam się bazy i czy którąś z nich miałyście już okazję testować. Do zobaczenia.